Piknikiem integracyjnym rozpoczęli wakacje łukowscy przedsiębiorcy. Dzisiejsze spotkanie to jak co roku coroczny piknik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Dzisiaj w stylu country. Mamy wielu gości właśnie w takich strojach. Mamy akcesoria typu konie i byk rodeo. Jest czas na pracę, jest czas na zabawę i dzisiaj właśnie jest to ten czas na zabawę. W dzisiejszym spotkaniu bardzo się cieszymy, bo udział biorą przedstawiciele władz naszych lokalnych samorządowych, pan wicestarosta Krzysztof Tymoszuk, pan burmistrz Dariusz Szóstek, ale również nasze władze parlamentarne. Jest z nami pan poseł Stanisław Żmijan, ale również są pretendenci dopiero do ław sejmowych. Jest Czarek Kucharski, który podjął decyzję o kandydowaniu i bardzo się cieszymy i chcemy go popierać, ponieważ jak pokazuje nam poprzednia, ta obecna, jeszcze trwająca kadencja, warto mieć swojego posła i chcielibyśmy, żeby z naszej ziemi łukowskiej był człowiek, który będzie tam właśnie w Sejmie pilnował naszych interesów. Jest z nami również wiele innych osób, między innymi pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Stanisław Puch, jest pan dyrektor szpitala Grzegorz Gomoła, są przedstawiciele banków. Dotarła do nas również pani Zofia Żuk, kanclerz Siedleckiej Loży BCC. Są również z nami nasi młodzi koledzy, mieszkańcy Łukowa, którzy wyemigrowali do Warszawy robić tam karierę, ale nie zapominają o nas. To jest Darek Żuk, Jacek Aleksandrowicz, którzy na co dzień wspierają naszą tutaj działalność, również jako działalność stowarzyszenia. Bawimy się w szerokim gronie. Dzisiejsze spotkanie obfituje w wiele atrybutów takich country, typu muzyka, ale również cały komitet organizacyjny przygotował wiele zabaw i konkurencji, rzut podkową do wiadra, rzut lasem, ujeżdżanie byka. Również są tutaj z nami osoby, które przyjechały konno. Także jest wiele, wiele atrakcji. Myślę, że będziemy się bardzo dobrze bawić. Stowarzyszenie Przedsiębiorców w tym roku będzie obchodziło 10. rocznicę swojego powstania. Cały czas poszerzamy grono naszych członków. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy by się w tym gronie chcieli znaleźć. Tak jak widać, celem stowarzyszenia jest integracja, co pokazuje dzisiejsze spotkanie, ale jest również taka praca merytoryczna i pilnowanie interesów przedsiębiorców tutaj prowadzących działalność
obecność na terenie naszego powiatu. Myślę, że warto z nami być i warto dbać o swoje interesy właśnie w takim większym gronie.